chodź pogadać o pudełkach. Jeśli tworzysz piękne rzeczy, chcesz, aby po ich otrzymaniu klient pamiętał o Tobie. Chcesz zadbać o detale? A ja mam dzisiaj dla Ciebie trzy szybkie rozwiązania. Jeżeli do pakowania przesyłek używasz kartonów, możesz wykorzystać drukarkę Colab MR Create do naniesienia własnego logo czy tekstu z podziękowaniem dla klienta. Urządzenie świetnie sprawdzi się do znakowania pudełek, a także papierowych toreb. Cały proces jest łatwy i szybki, a drukarkę obsługujemy z aplikacji mobilnej na telefonie czy tablecie. Możemy na niej zaprojektować własne wzory bądź korzystać z gotowej bazy. Jeżeli chcesz nadać paczkom jeszcze większą wartość, standardową taśmę pakową możesz zamienić na tasiemkę bawełnianą, na której zadrukujesz dowolny wzór danymi klienta bądź własnym logo. Do drukarki można dokupić specjalny system prowadnic, które pozwalają na opcję znakowania ciągłego, aby przyspieszyć i ułatwić nam pracę. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzamy czas i pieniądze, ponieważ nie musimy inwestować w personalizowane detale, które zazwyczaj wymagają bardzo dużego nakładu. Na paczce możesz umieścić także wycięte z grubszego papieru tagi. Plotter Brother STX 1200 świetnie radzi sobie z takimi zadaniami. Możemy obsługiwać go czy to z ekranu dotykowego za pomocą rysika, czy tworzyć wzory na komputerze i wysyłać je bezpośrednio do plottera. A cały proces wybrania wzoru i cięcia, tak jak widzicie, trwa zaledwie chwilę. Tagi oczywiście możemy dodatkowo ozdobić, korzystając z naszej małej drukarki. Kolejnym rozwiązaniem, aby zostać zapamiętanym przez klienta, jest oczywiście personalizowana naklejka. Możemy jej użyć podczas pakowania naszych produktów, ozdobne bibułki wewnątrz opakowania, bądź umieścić ją na zamknięciu pudełka, tak aby klient widział ją otwierając przesyłkę, na przykład w taki sposób. Naklejki możesz wykonać na papierze do etykiet, który zadrukujesz na dowolnej domowej drukarce, a następnie wytniesz za pomocą któregoś z plotterów kraftowych, czy to Silhouette, Cricut bądź Brother. Proste? No pewnie. Całość zajmuje zaledwie kilka minut, a przecież nie ma nic ważniejszego niż dobre pierwsze wrażenie. Dajcie znać, w jaki sposób Wy pakujecie swoje przesyłki, no i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.